jego serce na każdy dzień, ksiądz kardynał Henry Newman. Dziękuję Ci, Jezu, za tajemnicę Twojego zbolałego serca, serca zranionego przez nas i dla nas, które stało się teraz źródłem przebaczenia i nowego życia. Krew i woda płynące z Twego boku wskazują mi nowe życie, jakie otrzymałem przez Twoją śmierć. Jest to życie w bliskim zjednoczeniu z Tobą i Twoim Ojcem. Jest to także życie, które wzywa mnie, abym ofiarował wszystko, czym jestem, w służbie Twojej miłości do świata. To życie pełne radości, ale i poświęcenia. Wspaniałe życie, ale także pełne cierpienia. To życie w pokoju, ale i w nieustannej walce. Tak, Boże, jest to życie w wodzie i krwi. Nie jest to już jednak woda i krew, które sieją zniszczenie. To woda i krew, które płyną z Twego serca i dlatego niosą pojednanie i pokój. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.